Siema, siema, z tej strony Dobrek, a dzisiaj będziemy grali sobie Age of History 2. Age of History. Znów będziemy grać dokładnie tutaj. Będziemy sobie grali oczywiście współczesny świat i będziemy musieli dzisiaj, widzowie, stworzyć Królestwo Węgier. Dokładnie tak, widzowie, musimy stworzyć Królestwo Węgier. No i nie będzie to nawet jakieś trudne, słuchajcie, no bo wiecie. No bo oczywiście ustawimy sobie łatwe ten, bo ja jestem słabiakiem w tą grę. I ustawimy sobie może początkujący. Mowa wojny będzie klasyczny. Szybkość gry może być taka, a agresywność będzie taka. No i tryb piaskownicy i damy może kolonizację, bo co, no bo możemy sobie kolonizować. No i dobra, gramy, widzowie, dobra, i co my musimy tutaj, no nie za dużo terenów nawet tak na mało, no bo jak tworzyliśmy nawet ostatnio tutaj tym, prawda, tutaj Kosowem, Jugosławie, no to nawet też to nie było zbyt takie trudne. Więc myślę, że najpierw naszym pierwszym celem będzie Słowacja, no bo Słowacja jest takim chyba najłatwiejszym przeciwnikiem. Chyba że jest tutaj jeszcze tutaj Serbia, Chorwacja i albo tutaj ten Słowenia. No ale dobra, najpierw zaatakujemy sobie Słowację, bo mi wydaje mi się bardzo łatwy przeciwnik, więc my sobie tą Słowację, najpierw sobie, więc ja sobie podrekrutuję wojska, my zaraz się widzimy. Dobra, więc widzowie, ja już jestem i wydaje mi się, że tyle wojsk nam starczy, więc my już tutaj, prawda, wypowiemy wojnę tej Słowacji, nawet łatwo będzie z nimi. O nie, no to dobra, i tak to ładuje. Pyk, dobra, my idziemy, pyk. Łatwiuszko, widzowie, i patrzcie, teraz tu na Zilinę idziemy. Mamy jeszcze granicę z Polską, więc ma na widzowie, nie przejmujmy się tym, możemy z nich zrobić sobie wasala i wziąć jeszcze kilka prowincji. Widzowie, nic się nie stanie, no nie, nic się nie stanie. Bo możemy sobie zrobić z nich wasala, potem będziemy im wysyłać zniewagę. Gdy będziemy im wysyłać ciągle zniewagę, to będzie naprawdę fajnie i będziemy mieli wtedy, w sensie, no już zaneksujemy sobie ją, no nie? I będzie naprawdę fajnie. Tak wam tylko mówię, taka ciekawostka. W sensie nie ciekawostka, tylko taki lifehack, że najlepiej, jak nie możecie wziąć całego państwa, to weźcie z nich sobie wasala, zróbcie i później możecie ten go zaaneksować całego, no nie? Super, mamy już tutaj zasymilowane tereny i teraz możemy ruszyć. Czekaj, na kogo my tu mamy? Dawajmy na na może Słoweńców. Lecimy na Słowenię. Widzowie, lecimy na Słowenię. No i Słowenia będziesz bardzo łatwym przeciwnikiem. Od razu mówię, będziesz naprawdę łatwiutka. Będziesz serio łatwa, patrzcie. Ja. Łatwo. Dostęp do morza mamy, ale już nie będziemy. O, fajnie, będziemy mieli wasala. Wasala mamy, no słuchajcie, fajnie, nie? No i wasal, Jezu, tak oni nas lubią, fajnie. To poprawię z wami relacje. Kurczę, jeszcze nie chcą sojuszu. To wyślę wam jeszcze raz i może tyle wam złota wyślemy. Kurczę, jeszcze nie są chętni. Kurde, bym chciał mieć sojusznika, błagam. Błagam. Zgódź się, błagam. Błagam, zgódź się.
Jest, mamy sojusz! Ha, ha. Dobra, dokładnie widzowie, bardzo się cieszę z tego powodu. Nie wiem jak wy, ale ja się niezmiernie cieszę. Kurde, mógłbym teraz na ten, na Austrię iść. Ale to już trudno, no, no nie, dobra. Idziemy teraz na Serbię. Na serbskie ziemię teraz musimy ruszyć, no więc my tutaj ruszamy już. Dajemy wojska i lecimy teraz w nich, słuchajcie. A, najpierw sobie zasymilujemy już. Pięknie. Jezus, musimy już na nich tutaj ruszyć. Pięknie. Pięknie. Mamy całą ziemię Serbii. Możemy teraz... Ej, czekaj. No. Niestety nie będziemy mieli wasala. Ach, kurde, szkoda. Szkoda trochę, widzowie. No naprawdę przykro. Okej, więc teraz idziemy sobie może na Chorwację. No nie, idziemy na Chorwację, bo Chorwacja to jest teraz też naprawdę... Państwo, nie wiecie, no nie wiecie chyba, no nie? Państwo, które jest takie, no nawet takie niesilne. W ogóle ty jesteś naszym wasalem? No tak, ty jesteś naszym wasalem. Więc my tutaj rekrutujemy wojo, żebyśmy oczywiście na tą Chorwację z czymś poszli, bo ja... Jak my tam na nim pójdziemy bez wojska, widzowie, no to będzie po nas. Więc musimy zrekrutować. Czy w ogóle zobaczcie, tak wyglądają nasze granice. Tadam, widzowie. Czy wam się podobają? No nie wiem, mi się naprawdę bardzo podobają. Kurde, no naprawdę. Dobra, więc my już atakujemy. Czekaj, my tereny potrzebujemy. Te cztery. Tu, tu i tu. Okej. Więc weźmiemy te cztery prowincje od Chorwacji. I będziemy dużymi państwami już. O, jeszcze mamy dostęp do morza, więc super. Jest. Wzięliśmy to. Pięknie. Fantastycznie. Asymilacja. Asymilacja, widzowie, bo nie możemy... Musimy asymilować, żeby nam się tylko... prawda, nie ten... Nie zrobił bunt. No nie? My już sobie od nich damy prowincję, bo nie chce mi się w sumie ich atakować. Okej, to my widocznie musimy zrobić jednostki w całym państwie, ponieważ się chyba nie zgodzą. Kurde, rekrutuj to. No rekrutuj! Panie, trzeba rekrutować wszędzie. Dobra, pięknie, mamy tyle jednostek, że to się w głowie nie mieści. Zażądamy tylko tej prowincji. Nie. No, więc... No nie wierzę po prostu. No dobra. Jak tak? Super to zrobiłem. Ja nie mogę. Czekaj, weźmiemy sojusznika, tylko jak to się robi?
Czekajcie, jak się robi, jak się wyzywa sojusznika? Widzowie, troszeczkę mi potrwała ta wojna, ale na szczęście już wszystko mamy za sobą i teraz może wyślemy chociaż im ultimatum, błagam, żeby... No tak, no tak. Błagam, żeby chociaż się Ukraińcom udało, no nie. Proszę. Nie. Czekaj, bo to jest teraz szansa. Jezu, co ja robię teraz? Dawaj, 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 kurde. A, dobrze. Już, dobra. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Ukraińcu. Nie, nie chcę wracać. Wyślij żądania, tak. Dziękuję. Dziękuję. Jezu, ja nie mogę. I widzowie, teraz został nam ostatni przeciwnik, czyli Rumunia. Czekaj, zaraz sprawdzimy na pewno. Widzicie, widzicie? Rumunia nam tylko została do tutaj, prawda, zrealizowania naszego tutaj naszej misji. Nie wiem, misji, nie wiem jak to nazwać. No i będzie naprawdę fajnie, że my już zrobimy to Królestwo Węgier, no nie, bo naprawdę bardzo fajnie. W ogóle ile to już trwa? 11 minut, widzicie? 11 minut już tworzymy to królestwo. No i muszę wam przyznać, że nie jest łatwo, no nie, nie jest łatwo. Kurde, no, rekrutuj mi to szybciej. No i dobra, my dajemy tutaj, niech pójdzie. To niech pójdzie tutaj, to niech pójdzie tutaj, to niech pójdzie tutaj. Nie, tu. To niech pójdzie tutaj i to niech pójdzie tutaj. Będziemy mieli już dużą armię. Na granicy rumuńsko-węgierskiej. Więc tak. Ty pójdziesz tutaj, ty pójdziesz tutaj, ty pójdziesz tutaj, ty pójdziesz tutaj, a ty pójdziesz tutaj. Będziemy już uzbrojeni, bo oni naprawdę mogą mieć bardzo dużo jednostek. Więc czekaj, 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 już nie, nie, dobra. Więc wypowiadamy wojnę Rumuńcom. I wydaje mi się, że wygramy tą wojnę, no bo raczej Rumuńcy to nie jest jakieś dobre państwo. Z tego co teraz tutaj widzę, no nie. No więc chyba to wygramy. Tak, wygraliśmy. Ja już mogę? Dziękuję bardzo. Ja już od was biorę tylko... Nie mogę? Tacy jesteście, tak? Tacy jesteście? No dobra, okej, będziemy walczyć. Jak tak? To miło obojętnie, Rumuńcy. Już? Się poddajecie? Poddają się chłopaki. No i dziękuję. Dziękuję widzowie. My już mamy super widzowie. I my pięknie widzowie. Stworzyliśmy to. Asymilacja. Chociaż już nie ma po co. Słuchajcie, dzięki wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. I widzimy się w kolejnym. Pa, pa.